Witam serdecznie. Jak to mawiają, jadą goście, jadą. Za parę dni dojadą. Na szczęście mam trochę czasu, żeby przygotować coś, co mam nadzieję, chociaż trochę ich zaskoczy. Bardzo ładny kawałek wołowiny ujca wołowego. 2 kg. Mogą to być różne fragmenty. Może być skrzydło, może być zrazowa. Chodzi o to, żeby to było ładne mięso z ujca. Dzisiaj przyprawiam tylko wstępnie. Sól 20 g na kilogram i obsypię dość obficie świeżo zmielonym pieprzem. Wkładam do pojemnika i co najmniej na 3 dni do lodówki idzie. U mnie będzie to jeszcze dokładnej daty. Nie znam przyjazdu, będzie to 3 albo 4 dni. Ale tyle mi wystarczy. Co dalej? Oglądajcie. Będzie ciekawie. Po 3 dniach wykładam wołowinę na siatkę i suszę. Suchą wkładam do wędzarni i wędzę samym generatorem dymu. Temperatura wędzenia ustaliła się na 65 stopni. A wołowina po 2 godzinach wyglądała tak. Zabieram ją do kuchni. Misę wykładam folią metalową, a potem izoluję papierem do pieczenia. Układa w niej wołowinę, która ponownie ląduje w wędzarni. Odpiekam w 150 stopniach bez dymu. Ponownie wracam do kuchni i kroję trochę marchewki. Trochę pietruszki, tej niewiele, bo zdominuje smak. I całkiem sporo pora. Dodaję pieprz. Łyżkę sezamu, łyżkę cukru trzcinowego i szklankę wiśniowego wina półsłodkiego. Po 30 minutach podpiekania wylewam tą całą mieszaninę na mięso i rozkładam równomiernie. Owijam papierem do pieczenia i uszczelniam folią metalową. Pozostawiam tak na 4 godziny. Ustawiam temperaturę 120 stopni. Gotowe. Czas wyjmować.
4 godziny. 4 godziny od czasu, kiedy tylko to zapiekałem, czyli od czasu przykrycia całkowitego. Podchodziłem do wędzarni. To już pachniało niesamowicie, bo robiłem to w wędzarni. Można oczywiście zrobić w piekarniku, ale wędzarnia ma lepszą izolację i tak mi się wydaje. Nie mierzyłem tego oczywiście, że troszeczkę taniej ten cały proces przebiegł właśnie tam, a nie w piekarniku. Ale może się mylę. Kiedyś to sprawdzę. Teraz zaglądam do środka. Bardzo mnie ciekawi, co tam jest, bo jeszcze tego nie widziałem. A pachnie bardzo, bardzo ciekawie. Bardzo fajnie. Warto zauważyć, że 4 godziny obróbki termicznej w tych warunkach wcale nie spowodowały tego, żeby się warzywa rozsypały. Nawet tutaj widać por. Trzyma ciągle formę, a on był najdelikatniejszy. I wszystko fajnie smakuje. Czas się wziąć za samo mięsko. Czy tutaj położyć, czy od razu? Na razie tu. Na razie tu. Czy jak go tam radę wyciągnąć? O. O. Zamienimy się miejscami. Zobaczymy, jak to jest w środku. Uda mi się to w ogóle przekroić? Uda się. O. Tak. Tak wygląda w środku. Ale jest bardzo, bardzo aromatyczne i delikatne. O. Rozpada się w ustach. Odpowiednia ilość pieprzu nadaje charakter. Jak ktoś chce, może to zdeterminować różnymi innymi przysmakami, przyprawami. Kwestia własnej wolności. Ja tutaj dałem warzywka tylko i dałem do tego jeszcze troszeczkę, no, szklankę dobrego, bardzo esencjonalnego, ale niezbyt słodkiego winka wiśniowego własnej roboty. Troszeczkę dodałem też cukru trzcinowego, żeby podbić tutaj smak. Ale teraz co? Teraz ja to muszę rozdrobnić przede wszystkim. Powinno się to bez problemu udać. A, szarpie się jak... Piękna rzecz. Tak miało być właśnie. Tak właśnie miało być. Rozpadające się mięsko. Zaraz się tym będę dalej zajmował. Przełożę to wszystko tutaj, ale żeby nie stygło, bo szkoda czasu, to przygotowałem trochę takich, o, powiedzmy, bułeczek, pieczywo w takim kształcie. Rozciąć. I co teraz? Trochę zielonego liścia. Trochę wołowinki. Nie mało, bo nie może być za mało. Troszeczkę tych warzyw stąd.
trochę też świeżych. Gdzie ja tu mam? O. Kiszone ogórki. Pomidorki. Co tam sobie kto życzy? Może być rzodkiewka. Do tego wszystkiego tu jest pazur, ale jak chcecie, można dodać jeszcze więcej. Świeżo milonego pieprzu. Jak ktoś ma życzenie, proszę bardzo, keczupy, musztardy i tak dalej. Co tam komu pasuje. Ale ja się z wami żegnam, bo mam swoją bułę. Inni też czekają na pozostałe. Zaraz to będę szarpał, rozdrabniał. I tak będzie wyglądała dzisiejsza biesiada. Zobaczymy się w kolejnych odcinkach i smacznego wam życzę. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam.